Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na dosyć długi, ale mam nadzieję ekscytujący odcinek. Zabiorę Was na spacer po największym w regionie placu z samochodami uszkodzonymi. Tych aut jest mnóstwo, są Porszaki, są auta, których nie da się poznać, będzie parę kabrioletów, Mercedesy naturalnie, Audice, BMW, trafił się jakiś pick-up nawet i Mustang. Patrzcie, tam stoi Mustang. Za chwilę podejdziemy bliżej. Zobaczycie, czy to się w ogóle da jeszcze naprawiać. Opinię jak zwykle pozostawiam Wam. Tam będzie jeszcze taksówka. Zacznę prezentację od tamtego skraju. Przejdziemy wszystko po kolei. Następnie przejdę za budynek. Tam są troszkę mniej uszkodzone auta. Ale uwaga, najważniejsza informacja. Część z tych aut jest sprzedana. Ze względu na sytuację polityczną, na zamknięte granice, można było po zakupie auta odebrać je w ciągu 3 miesięcy i część z tych aut nadal tutaj stoi. Tak więc na ekranie, w razie czego będzie pojawiała się informacja o zaktualizowanej cenie. Jeżeli tej informacji nie ma, to albo auto jest nadal wystawione za cenę z kartki, lub po prostu zostało już sprzedane. Tak więc nie przedłużając, idę na skraj placu i rozpoczynamy prezentację. Ile kosztuje auto Lavetta z Niemiec? Tego się w tym odcinku nie dowiecie. To auto nie jest na sprzedaż, ale na sprzedaż jest wóz strażacki, który stoi obok. Jeżeli coś takiego Was interesuje, a jest to pojazd z 93 roku z wysokoprężnym silnikiem, tak, tu jest dieselek, o wielkiej pojemności 6 litrów, moc 141 koni tylko. Trzeba dać za takie auto 10 900. Chyba już tylko dla koneserów, bo do służby raczej już nie trafi, chociaż mogę się mylić. Idziemy dalej, to auto nie jest na sprzedaż, ten Opelek na pewno jest. Kartka na nim widnieje z ceną 11 950. Oczywiście te ceny, jak zwykle, są to negocjacje, a jest to Vivaro z 19 roku, całkiem świeże. Na niebieskim transporterze kartki nie ma, ale na tym obok, w barwach czerwonego krzyża, kartka się znajduje. 16,5 tysiąca euro za auto z 2015, 2 litry, 179 koni, ale jak tam uszkodzenia? Cała prawa strona w zasadzie. Kolejny Volkswagen nie jest na sprzedaż, a tutaj mamy pierwszego Mercedesa, karetkę. Przed chwilą widziałem, odjechała Lavetta, zabrała tą jedną z karetek, było tutaj kilka sztuk. To, co zostało, jest za 16,5 tysiąca, jest to naturalnie Sprinter z 14 roku. Tutaj mamy kolejnego Sprintera z 2014 roku, już wygląda bardziej cywilizowanie. 13,5 tysiąca euro za egzemplarz z silnikiem 2.1 o mocy 163 koni. Subaru, które stoi obok, nie jest na sprzedaż, tam nie ma żadnej kartki, tak więc przechodzimy do tego rzędu. Tutaj pierwszy z brzegu stoi Fiat Fremont. Auto jest z 2012 roku, jak widzicie uszkodzony ma prawy przód, a pod maską znajduje się dwulitrowy diesel o mocy 170 koni. Dla kontrastu dwuletni Opel Combo jest uszkodzony w lewy przód. Tutaj pod maską jest dosyć mały silniczek, 1.2 o mocy 95 koni mechanicznych, cena za to auto 6350. Pierwszy z Japończyków, Nissan X-Trail z 2011 roku z dwulitrowym dieslem pod maską, który generuje 150 koni mechanicznych mocy, jest wystawiony za 8650. Musiałem aż sprawdzić to auto z tyłu, bo prawdę mówiąc nie widzę tu żadnych konkretnych uszkodzeń, poza jakimiś tam drobnymi przycierkami. Tak więc przechodzimy dalej. Suzuki Jimny. I od razu tutaj pytanie do Was. Jeżeli widzicie coś takiego, dajcie znać w komentarzach. Czy takie auta nadają się jeszcze do naprawy, czy tylko na części? Rocznik 2011, pod maską 1.3, generujące 86 koni i to wszystko za niecałe 5000 euro. Idziemy dalej, na Mazdzie CX-5 kartki nie ma, tuż obok stoi Dacia Duster, również bez kartki i patrząc na to auto, przeraża mnie myśl, że ktoś może to kupić, wyklepać i sprzedać jako auto bezwypadkowe. Jednym ze sposobów na nieuczciwych handlarzy może być sprawdzenie numerów VIN.
Tutaj, jak widzicie, mamy niezły, ale urwał. Brakuje prawego przedniego koła. BMW 4, którą widzicie, jest obita z każdej strony. Wypaliła chyba praktycznie każda możliwa poduszka powietrzna. Tak więc uważajcie, gdy w przyszłości będziecie chcieli kupić bezwypadkową serię 4, nie dajcie się nabrać na jakiś wyklepany egzemplarz. Ja wpisałem numer VIN na carvertical.pl, po czym otrzymałem informację, skąd pochodzi auto. Tutaj, jak widzicie, ze Stanów Zjednoczonych jest informacja o tym, że samochód nie jest kradziony. Jest kilka zapisów odnośnie przebiegu i co najważniejsze, pojazd złomowany lub uszkodzony. Przechodząc niżej, jest więcej zapisów odnośnie tego przebiegu, jest nawet sporo tych zapisów, tak więc to jest skuteczna broń przed kręconymi licznikami. Następnie jest informacja o uszkodzeniach i co ciekawe, cena, za którą prezentowany samochód był wystawiony wcześniej na sprzedaż, co może Wam pomóc przy ewentualnych negocjacjach. Następnie są zdjęcia. Tak więc uważajcie na oficjalnie bezwypadkowe samochody, sprawdzajcie numery VIN. Jak to zrobić? Link jest w opisie pod filmem. Idziemy dalej, tuż obok Dustera stoi Opel Grandland X. Takie auto prezentowałem kiedyś w pełnym odcinku. Z tego co widzę, kartki na nim nie ma. Kartka natomiast jest na Fordzie Tourneo za dwie dyszki. Auto jest z 2018 roku, a pod maską klasycznie dwulitrowy dieselek o mocy 170 koni. Tuż obok japoński Nissan Juke Nismo RS. Tych Nismo RS było tutaj kilka sztuk. Niewykluczone, że to jest egzemplarz, który tutaj stoi od paru miesięcy. Przy okazji, wracając jeszcze do Forda, uszkodzona była przednia prawa strona, a w tym Nismo no, uszkodzona jest m.in. jeszcze przednia szyba. 8750 za dwuletnie auto, silnik 1.6, ale dosyć syto, 218 koni mechanicznych. Biały Volkswagen nie ma na sobie kartki, natomiast Dacia Docker, która stoi obok, już ma. Jest to roczny egzemplarz za 7350, pod maską 102-konne 1.6. Ostatnie auto w tym rzędzie, czyli dostawczak od Volkswagena z uszkodzonym lewym tyłem, nie jest na sprzedaż, tak więc wybaczcie, ale prawdopodobnie w tym rzędzie zostało ustawionych najwięcej samochodów, które zostały już sprzedane, ale czekają jeszcze na odbiór. Idziemy więc do kolejnego rzędu, będzie coraz ciekawiej. Wiecie co? Zastanawiam się, czy pokazywać ten samochód. On został znaleziony po jakichś 20 latach w stodole. Nie wiem, czy nie przeznaczyć osobnego odcinka na prezentację tego Sithoena. Ale dobra, kontynuując temat dzisiejszego odcinka, czyli auta uszkodzone, Ford Fiesta. Trzylatek z wywalonymi poduszkami powietrznymi, stłuczoną szybą, silnik 1.2, 60 koni mechanicznych za niecałe 4000 euro. Uszkodzenia, jak widzicie, cały przód. Następnie kolejna Fiesta. O, ale tutaj był już niezły, ale urwał. 4850 za egzemplarz z 2014, litr pojemności 101 koni. Trzymając się podobnej kolorystyki, tuż obok stoi Dacia Sandero. Jakie piękne autko. Szkoda, że uszkodzone. Jest to wersja Stepway za 6350. Auto ma 4 lata i silnik 0,9 o mocy 90 koni. Tak więc auto raczej troszkę emeryckie. Jest i nowy Focus, auto ma niecałe 2 lata, kosztuje 12 950, a pod maską ma dwulitrowego diesla o mocy 150 koni. Uszkodzenia ograniczają się raczej tylko do przodu, podobnie jak w Mondeo, które stoi obok. Ten samochód ma raptem roczek. 1.5 benzyna, 160 koni mechanicznych za 9650, potłuczona szyba, potłuczony cały przód, ale przyznacie, jak zawadiacko to wygląda. Tuż obok kolejny Focus, 2019 rok, dwulitrowy dieselek, 150 koni, a jakże, niecałe 11 tysięcy euro, ale ten już dostał dosyć solidnie. Z tego co widzę, tutaj mamy alejkę Focusów, kolejny za 12850 z 2019, 1.5 dieselek, 120 koni mocy, uszkodzony, z przodu raczej nic nie widać, tam lewy bok z tyłu. Tutaj macie dokładniejszy obraz uszkodzeń i przy okazji
Focus, którego pokazywałem przed chwilą w kolorze srebrnym, również jest puknięty lekko z tyłu. Przechodzimy dalej. Cóż za niespodzianka, kolejny Focus. Za chwilą będą auta innych producentów, nie martwcie się, ale musimy skończyć z tym, co jest w tym rzędzie. Auto ma 5 lat, wywalone poduszki powietrzne, silnik o pojemności litra, 101 koni mechanicznych, 4950 i uszkodzony przód. Przechodzimy teraz do Japończyków. Przed Wami Mazda 3 z uszkodzonym przodem. Rocznik 2018, 1.8-116 koni, 9,5 tysiąca euro. Kolejna Mazda 3, tutaj z silnikiem 2.2 o mocy 150 koni. Auto ma 3 lata, kosztuje 9990 i uszkodzona jest z przodu? Nie, tutaj nic nie widać. W tym przypadku oberwał lewy tył. Po Madziach 3 przyszła pora na Madzię 2, która ma 5 lat i uszkodzony prawy bok. 7350 za egzemplarz z silnikiem o pojemności 1,5 litra, o mocy 90 koni mechanicznych, przód wygląda w porządku. No i idziemy dalej. Toyota, wydawałoby się, że benzynka, ewentualnie hybryda, bo przecież Toyota tak promuje technologie hybrydowe, ale nie. Okazuje się, że Auris, którego macie przed oczami, to dieselek. Standardowo 2 litry 124 konie za 6750. Oprócz delikatnie uszkodzonego przodu, tutaj jest niezła bomba również z tyłu. Idziemy dalej do kolejnej Toyoty w tym rzędzie, tutaj coś mniejszego, czyli Yaris. Hybryda 1.5 75 koni, auto ma 5 lat, wycenione jest na 7850, no i ma uszkodzony przód. Za chwilę będzie jeszcze jedna Toyotka. Tutaj po drodze jest jeszcze Skoda, ale z tego co widzę, nie ma na niej kartki, tak więc auto już zostało prawdopodobnie sprzedane. No i w zasadzie Toyotka, o której powiedziałem moment temu, również nie ma na sobie kartki. Za chwilę będą coraz konkretniejsze auta. Im bliżej siedziby, tym ciekawiej, no ale po drodze jeszcze trzeba zaliczyć ten rząd, zaczynając od Hyundai'a i30. Puknięty w prawy przód, wyceniony na niecałe 10 tysięcy euro. Jest to egzemplarz z litrowcem pod maską o mocy 120 koni, ale patrzcie na to, auto nawet nie ma roku. Seathohen, który stoi obok, nie ma na sobie kartki, tak więc przechodzimy dalej do białej Insignii. O, to może Was zainteresuje. Niecałe 6 tysięcy euro za kombiaka z 2014 roku z silnikiem dwulitrowym, a jakże o mocy 140 koni. Problem w tym, że wystrzeliła boczna poduszka powietrzna, uszkodzony jest prawy bok, no i ewentualnie może wolicie auta z Francji. Obok stoi Renault Clio, również w wersji kombi. Czterolatek puknięty w prawy przód, wyceniony na niecałe 7 tysięcy euro, a pod maską niesamowite 0,9 o mocy 90 koni. Z tyłu te auta wyglądają w porządku, podobnie jak kolejne, czyli 207cc. No, robi się ciepło, lato w pełni, być może ktoś byłby zainteresowany takim peżakiem. Chociaż prawdę mówiąc nie widzę tu żadnych uszkodzeń. Przód również wygląda w porządku. Auto jest wycenione na 5550, jest z 2013 roku, a pod maską 1.6 o mocy 111 koni. Przed tym Peugeotem stoi Audi S5, do tego rzędu przejdziemy za chwilę. Będzie troszkę ciekawych aut, będą Mercedesy C-klasy, Coupé, W204, jest nawet tam jedna BMW po tuningu od AC Schnitzer, ale kończymy z tym rzędem. Tutaj kolejny jest Opel Adam. Auto jest uszkodzone z obu stron, prawa jednak ucierpiała znacznie bardziej. Samochód wyceniony jest na 5900, widać, że już tutaj troszkę stoi i pod maską jest litr 90 koni. Dalej stoi kolejny Adam, ale on na sobie nie ma żadnej kartki, tak więc pomiędzy nimi przejdziemy do Corsy, która jest wyceniona na 6350. Jest to egzemplarz z 2016 roku. Silnik 1.4, 101 koni. No jak na turbo, moc mogła być troszkę większa. Tak więc przechodzimy dalej do Opla. Ta Insignia już chyba tutaj troszkę stoi.
9500 za auto z 2016 roku, 2 litry dieselek, 170 koni mechanicznych. Być może jeszcze troszkę postoi, chyba że ktoś z Was uważa, że ta oferta jest atrakcyjna. No i dalej, SQ5, konkretne auto, ale ono już się pojawiło w pełnej formie na moim kanale. Następnie dwie starsze Ibizy bez kartek i kolejna Ibiza aktualnej generacji już z kartką. Niecałe 8000 euro za egzemplarz z 2018 roku, litr pod maską, 95 koni, no mogłoby być więcej, te samochody jeżdżą dosyć dobrze, no ale fajnie by było, gdyby silnik miał więcej pary. Tutaj jest kolejna Ibiza starszej generacji, tak więc trzy Ibizy starszej generacji. Idziemy dalej, Leon, ale to auto już chyba tutaj stoi od jakiegoś czasu. Prawdopodobnie pojawiło się w poprzedniej prezentacji, 8950 za czterolatka z silnikiem 1.2 o mocy 110 koni. Następnie Skoda Rapid z uszkodzeniami po prawej stronie za 4750, auto ma 6 lat, silnik 1.6 o mocy 105 koni. Następnie mamy dwa Volkswageny bez kartek i ponownie Skodę, tym razem jednak jest to Fabia. 7450 za egzemplarz z 2017 roku, silnik 1.4 o mocy 90 koni. Dieselek, przynajmniej mało pali. Ten rząd mamy już za sobą. Patrzcie na tego Seathohena po raz kolejny, jak to wygląda. Chcecie osobny odcinek z tym autem, czy nie? Przechodzimy do kolejnego rzędu. Golf 7 z uszkodzonym lewym tyłem. Prawy bok jest również walnięty, z tego co widzę boczna poduszka powietrzna również wypaliła, 7850 za 4-latka, 150 koni, 1.4 benzyna. No ale prawdziwy dramat rozgrywa się z przodu po lewej stronie, tutaj pracy będzie co niemiara. Następnie kolejny Golf 7, ciężko go poznać. Wyceniony na 6750, auto ma 5 lat, 150 koni z silnika o pojemności 2 litrów. Patrzę na kolejne auta i widzę, że one są już poszeregowane według marki. Tu są same Volkswageny, jak okiem sięgnął. Tak więc przechodzimy dalej, tym razem 7-letni CC za 7000. Ale silnik tylko 1.4, ale przynajmniej broni się mocą, 160 koni mechanicznych. Na tym aucie założone są jakieś akcesoryjne felgi, ale jak na mój gust troszkę nie pasują do tego auta. Przechodzimy do Volkswagenów Polo. Tutaj stoi dieselek za niecałe 6000 euro, 75 koni, 1.4. A tam co przyjechało? Challenger pierwszej generacji? Zobaczymy, być może auto będzie wystawione na sprzedaż. Idziemy dalej, Polo GTI, no to już chyba konkretniej, 6450, tak, 180 koni, silnik 1.4, tak więc jest już czym jechać. Challenger został odpalony. Czeka go chyba jakieś wstępne mycie, a my idziemy dalej. Tym razem Volkswagen Golf z 2013 roku, 140 koni, 1.4, poduszki wypalone, szyba uszkodzona, cały przód rozwalony. Następnie kolejny Golfik, szóstka. Ten samochód już tutaj chyba stoi ładny kawałek czasu. 5900 za 11-letni egzemplarz, no ale przynajmniej mocy solidnie. 160 koni z silnika 1.4. Idziemy dalej. O, tutaj mamy jakiegoś kabrioleta, chociaż czy zdążylibyście z naprawą jeszcze w tym sezonie? 7450 za Golfa szóstkę, 1.4, 122 konie, auto ma 8 lat. Idziemy dalej, czyżby to był pastuszek? A jakże, B8, ale z tego co widzę pognieciony z każdej strony. Cały przód, nawet lekko po bokach, prawy tył również ucierpiał, wypaliły boczne poduszki. No i auto w tym stanie jest wycenione na 11550. Samochód ten ma 4 lata, niecałe 180 koni, z silnika 1.8, wersja z automatem. Tutaj mamy kolejne B8, ale ładnie wyglądają te LEDy. A jak jeśli chodzi o uszkodzenia?
Z przodu nic nie widać, cały lewy bok na całej długości, tak więc no, ta naprawa może być łatwiejsza w ogarnięciu niż w przypadku tego egzemplarza. Ile trzeba dać za to auto? 17 450 190 koni z silnika o pojemności 2 litrów diesel. O, Highline, to mi się podoba. I to jeszcze z pierwszej ręki. Dla pewności przeszedłem na tył, aby sprawdzić, czy tutaj nie ukrywają się żadne uszkodzenia i przy okazji wcześniej prezentowany Passat jest również uszkodzony w lewy tył. Jeżeli lubicie jakieś nowsze modele, a nie te, które znajdują się na rynku od kilkudziesięciu lat, to obok stoi Volkswagen T-Roc. Auto jest jednak bardzo mocno uszkodzone. Ucierpiała prawa strona, przód i dach. Tak więc to wygląda już na szkodę całkowitą. Czy ktoś to będzie jeszcze naprawiał, czy to już pójdzie tylko na części? Idziemy dalej. Kolejny biały Volkswagen, tym razem Golf 7 generacji, za niecałą dyszkę. 1.4 benzynka, 150 koni mechanicznych, auto ma 6 lat. A uszkodzenia? Lewy przód tak delikatnie, ale tył za to już konkretniej. Idziemy dalej, Volkswagen Passat B8, czyli kolejny w szeregu. Podobnie jak wcześniej, Highline z 2016 roku, 220 koni, 2 litry benzynka, konkretnie 17,5 tysiąca euro, uszkodzony przód. Ciekawe, czy ktoś się na to skusi. Idziemy dalej, kolejny Volkswagen, cóż to jest, Touran za 6900, 2011 rok, 140 koni, 2 litry dieselek. Z tyłu wygląda ok, a więc przechodzimy dalej do Volkswagena Polo, za chwilę będzie jeszcze up, jeżeli ktoś preferuje jeszcze mniejsze samochody. Ta polówka jest uszkodzona z przodu, za chwilę pokażę dokładniej, 5250 za 6-latka, 1690 koni. Uszkodzony jest przód, no ale nie jakoś tragicznie. Następnie up, również z uszkodzonym przodem. No, dosyć niska cena, chyba najtańsze auto, które pokazałem do tej pory w tym odcinku. 2850, litr pojemności 60 koni, auto ma 4 lata. Jakieś tam lekkie uszkodzenia są jeszcze z tyłu po prawej stronie. No i przechodzimy dalej, to jest już Volkswagen Premium, czyli Audi. Dwulitrowe A4 o mocy 177 koni za 6550. W aucie wypaliły poduszki powietrzne. Wow, ale ostro uszkodzony. Chłodnica do wymiany, trzeba zrobić przeszczep twarzy. Dalej S5 uszkodzona w prawy przód za 15900. 2011 rok i solidnie, 3 litry, 330 koni. Czy z tyłu to auto wygląda w porządku? Tak więc te uszkodzenia ograniczają się do prawego przodu. To Audi na pewno już pokazywałem. Czy jest jeszcze na nim jakaś kartka? Widzę, że uszkodzony jest leciutko dach, ktoś to połatał. 3900 za egzemplarz z 2005 roku, 2,5 litra diesel, 163 konie. Ale śmieszne połączenie, kabriolet z klekotem. Idziemy dalej, kończymy niemiecką motoryzację, pora na Koreę. Kia Ceed GT za niecałe 9000 euro. O, to w ogóle nie jest sam Ceed, to jest Pro Ceed GT Track 1.6 o mocy 204 koni, konkretnie. Konkretnie to go ktoś uszkodził. Przechodzimy dalej, tym razem Skandynawia, Volvo V60 za niecałe 5000 euro, rocznik 2012, 2 litry diesel, 163 konie i wygląda na to, że uszkodzenia ograniczają się do przodu. Następnie idziemy kolejne Audi A5 Sportback. 11650 za auto z konkretnym silnikiem. 3 litry dieselek, 239 koni. Auto ma 9 lat. W tym rzędzie to by było na tyle. Tak więc przeszliśmy konkretny kawałek. To jeszcze nie wszystko, czeka nas jeszcze ładnych kilkadziesiąt samochodów. Te, które stoją pod płotem, nie mają kartki, ani ten Volkswagen numer 1, Volkswagen numer 2 nie ma. Tam jeszcze jest jakiś Smart, ten zielony, klasyczny samochód, pamiętam, już kiedyś pokazywałem. Tak więc przechodzimy do E-klasy. W213 kombi po taksówce. Kartki na nim jednak nie ma żadnej. Idziemy obok do kolejnego Mercedesa, tym razem jest to SLK.
Auto ma uszkodzony w zasadzie tylko przód, jest wycenione na 18,350, jest z 2011 roku, bo myślałem, że troszkę świeższe. 3,5 litra, 306 koni, benzyniak, automat. O, to jest już konkretna kombinacja, jeśli chodzi o silnik do kabrioleta. Na tym Porsche Cayenne nie ma kartki w tym momencie, tak więc oferty Wam nie przedstawię. No i idziemy dalej, tutaj znajdują się trzy Mercedesy W204 Coupe po lifcie. Jaki to jest zbieg okoliczności, co? Trzy takie auta w jednym miejscu, wszystkie uszkodzone. Ten jest wyceniony na 11 tysięcy euro. 204 konie z silnika 1.8 benzyna. Auto ma 7 lat. Idziemy do następnego. Ten jest dosyć tak ładnie zrobiony, na taki czarny mat, ale podejrzewam, że to jest jakieś tymczasowe zastosowanie, gdyż cała reszta się błyszczy. To auto jest wycenione na 6900, 2012 rok, 156 koni z silnika 1.6, a więc troszkę słabiej. A ten Mercedes, z tego co widzę, jeszcze nie ma na sobie żadnej kartki. Wśród Mercedesów postawiono Audi Q2. To auto znalazło się tutaj najwidoczniej przypadkiem, gdyż nie ma na sobie kartki. Wracając do Mercedesów, W213, piękne autko z niepasującymi felgami. Na tym samochodzie również nie ma kartki, tak więc idziemy dalej. Zgaduj z gadula. Co to jest za auto? W ogóle doszedłem już do Mustanga. Patrzcie, czy tutaj da się coś odratować? Przypatrzcie się tak dokładnie. Specjaliści, rzeźbiarze. Ale tutaj ktoś przyfasolił, co? Udałoby Wam się to jakoś skleić do kupy? Czy ten samochód nadaje się już tylko do rozkręcenia na ewentualne części? Chociaż patrząc na te uszkodzenia, tych części, jeśli chodzi o przód, też nie byłoby za dużo. 5 litrów ktoś nie opanował, a tak się śmieją z silnika 2.3. No ale wracając do tego no-name'a, cóż to jest? B-klasa o oznaczeniu 180, silnik 1.6, 122 konie, 3-letnie auto za 13 tysięcy euro. Przechodząc na tył tego rzędu, zauważyłem, że druga 204 ma uszkodzenie jeszcze z tyłu. Ten Mercedes miał uszkodzony prawy przód, ale tam nie ma co zaglądać, na tym aucie nie ma kartki, B-klasa wygląda w porządku. A tutaj mamy kolejne W204. Również polift z wywalonymi poduszkami powietrznymi, cena niecałe 8 tysięcy euro. 3 litry, solidnie, 265 koni, 8-letni dieselek. No i mamy w końcu BMW ser 1 AC Schnitzel, tylko że nie ma na nim kartki. Pytanie, czy tych kartek już nie ma, bo te auta przewijają się przez to miejsce tak szybko, że nie ma czasu nawet ich drukować, czy po prostu auto już jest sprzedane? To Mini już stoi tutaj od wielu miesięcy, jeżeli ktoś jest nadal tym autem zainteresowany, niecałe 10 tysięcy euro, chociaż teraz podejrzewam, że już znacznie taniej, za auto 4-letnie z silnikiem 1.5 mocy 136 koni. Dalej, coś może bardziej interesującego, czyli BMW 5 generacji F10 z uszkodzonym całym lewym bokiem. O, prawy bok jest również uszkodzony i to nawet konkretniej. To wygląda jakby tu jakiś wampir się dorwał do tego auta i je całe rozerwał. Niesamowite uszkodzenia, niecałe 6 tysięcy euro za F10, cena wydaje być się atrakcyjna, no ale licząc koszty naprawy, decyzję pozostawiam Wam. 2 litry dieselek, 184 konie, kolejne BMW, tym razem seria 1, troszeczkę mniejsze auto z uszkodzonym lewym bokiem, wystrzelone poduszki z tego co widzę, 7650 za 4-latka z silnikiem o mocy 136 koni, 1.6 pojemności. Prawa strona wygląda ok, przód również wygląda ok, w przeciwieństwie do kolejnej serii 1. Tutaj cały przód wymaga naprawy, 5,5 tysiąca euro. Auto ma 7 lat, 1.6, 102 konie. I kolejna BMW w tym rzędzie, czyli seria 2.
Tutaj uszkodzenia ograniczają się do lewej strony z tego co widzę. Auto jest wycenione na niecałe 10 tysięcy euro. Ma 6 lat, 140 koni z silnika 1.5. Patrząc na tył tych BMW, seria 2 wygląda w porządku. Ta również wygląda w porządku, natomiast tutaj jest uszkodzenie z prawej strony z tyłu. I widzę, że tutaj schowała się kolejna F10, jednak kartki na niej nie ma. Tak więc przechodzimy, kończąc dalej ten rząd, do Volkswagena Transportera. Tam dalej widzę Mercedesa GL, ale to auto już prezentowałem. Na Transporterze niestety nie ma kartki, niestety dla Was, na szczęście dla sprzedawcy. Tak więc idziemy dalej, Audi A4. Niecałe 15 tysięcy euro za dwulatka z dwulitrową benzyną o mocy 190 koni. Uszkodzony prawy przód. Idziemy dalej, auto, którego nigdy nie pokazywałem. Audi TT, co prawda poprzednia generacja gościła już na moim kanale, ale nie ta. 9650 za 8-latka z silnikiem 1.8 o mocy 160 koni. TT-tka jest uszkodzona w lewy tył, koło wygląda na to, że zostało przestawione. Patrząc jeszcze na A4, tutaj to auto wygląda w porządku. I dalej, kolejne Audi A4, tym razem jednak troszkę starsze. 5-latek z dwulitrowym dieslem generującym 150 koni mechanicznych za 9450, uszkodzony lewy przód. Pozwólcie, że przejdę z tej strony, abyście mogli zauważyć to dokładniej. No i przechodzimy do przedostatniego auta w tym rzędzie. Pora na Forda Focusa, chociaż patrząc na przód ciężko to poznać. Ratuje go przede wszystkim znaczek. 8 tysięcy niecałe za dwulitrowego dieselka mocy 150 koni. Auto ma niecałe 3 lata. Ostatnim autem w tym rzędzie jest Golfik 7 generacji, wystawiony za 8,5 tysiąca euro. Samochód ma 5 lat, 1,2 zaledwie 110 koni, chociaż to jest moc Golfa GTI pierwszej generacji. Uszkodzenia lewy przód, w zasadzie cały nawet lewy bok. Przed Golfikiem stoi konkretnie puknięta w tył Insignia. Przód wygląda w porządku, jak widzicie jest to nowy model, wyceniony na niecałe 22 tysiące euro, rocznik 2020, 170 koni, dwulitrowy dieselek. Idziemy dalej, CLA Shooting Brake nie ma na sobie kartki. Pora na kolejne BMW F10. Widzę, jest tutaj parę sztuk. Zaczynamy od tej białej, bez prawego oka, za 22,535. Czyżby to była wersja 535? A jakże? Dieselek 3 litry, 313 koni, auto ma 4 lata. Kolejna beta w szeregu, ma troszeczkę jaśniejszy grill. Cóż to jest za wersja? Chyba coś konkretnego. Tak, 550i. 4,4 litra, 408 koni, benzyniak, 9-letnie auto za 17,5 koła. Oglądając auto dookoła, uszkodzeń nie zauważyłem, ale przeczytałem informację na kartce. Chodzi tutaj o problem z czujnikiem położenia wału korbowego. Wracając do białej F10, lewego oka tutaj również nie ma. Uszkodzony jest lewy bok. No i przechodzimy dalej do kolejnej bety. Seria 6 z bardzo ważnym znaczkiem M. 640D, silnik ma pojemność 3 litrów, 313 koni mechanicznych za 27640. Jak widzieliście, prawy przód jest uszkodzony, jednak nie tylko, lewy przód również oberwał. Patrząc na to auto z tyłu, wygląda w porządku, czego nie można powiedzieć o białej F10. Ile razy ja będę wracał do tego samochodu? Pora na kolejne auto E-klasa W213 kombi. A więc S213. Rozwalony przód, wystrzelone poduszki powietrzne, 15850 euro. Auto ma 2 lata, a pod maską dwulitrowego diesla o mocy 194 koni. Tutaj zrobiła się już pewnego rodzaju czystka. Stoi jeszcze ta 370. Ona tutaj stoi, jest w opłakanym stanie, wyceniona na 16900.
pod maską konkretnie 3,7, 328 koni. Auto jest świeże, patrzcie, nie ma nawet roku, no ale aktualnie nikt go nie chce. Idziemy więc dalej. Tutaj troszkę przybyło tych samochodów. Zaczynamy od Opelka. Czyżby to była kolejna Insignia? Tak jest, 5700 za 5-latka z dwulitrowym dieslem o mocy 194 koni. Jak widzicie, szyba jest potłuczona, auto ma uszkodzony przód i to dosyć konkretnie. Tuż obok Ford Focus, czy to jest coś z nowej dostawy, bo z tego co widzę, kartki na nim nie ma. Uszkodzony ma konkretnie przód. Dla fanów BMW pojawiło się 335i F30 z rozwalonym przodem, ale tam przejdziemy za chwilę. Po drodze jeszcze Volvo, to była chyba XC40, tak? Zgadza się, auto z pierwszej ręki, dwulatek, niespełna dwulatek, silnik 1.5, 156 koni, niecałe 15 tysięcy euro, no ale uszkodzenia, jak widzicie, konkret. Z tyłu ta Insignia również ucierpiała, bierzcie to pod uwagę, no i ten Mustang, no z tyłu to on wygląda ładnie. Tylko, że czy byłoby co ratować? Chyba, że ktoś by przeciął to auto po prostu na pół i zrobił sobie z tego taką kanapę do salonu. Oj, ta BMW-czka F30 jest dosyć mocno uszkodzona. Czy tutaj by było jeszcze co ratować? Na tym aucie nie ma kartki, tak więc jest to prawdopodobnie nowa dostawa, podobnie na tej Kia Ceed nic nie ma. Tamta beta F30 jest w ciągłym użytku, nie jest na sprzedaż ta X1. Czy ma jakąś kartkę? Na pewno ma wystrzelone poduszki, ma uszkodzony cały przód. Z tego co widzę, kartki od sprzedawcy jeszcze nie ma. A co z tym pick-upem Ford Ranger? Czy tam jest jakaś kartka na nim? Z tego co widzę, to nie. Ale wiecie co? O czym pomyślałem? Gdyby takie auta stawiano gdzieś na odcinkach dróg, gdzie dochodzi zbyt często do wypadków, czy to nie byłaby przestroga dla kierujących? Idziemy dalej, przed wami Jeep Grand Cherokee, któremu brakuje wielu elementów pod maską. Samochód jest wyceniony na niecałe 7000 euro i z fabryki to auto wyszło z 3-litrowym dieslem, który ma 241 koni. Auto ma 8 lat i patrząc na nie z tyłu, wygląda ok, tak więc uszkodzenia ograniczają się do przodu. Dalej, Charan, konkretnie uszkodzony, na nim nie ma kartki. Następnie E-klasa W212 po lifcie. Tam z tego co widziałem też nie ma kartki. Być może te auta już czekają na lawetę. Ktoś kupił parę sztuk i zostały tutaj dogodnie mu podstawione. Następnie kolejny Mercedes bez kartki. Dacia Logan z 2019 roku, litr pojemności 73 konie, auto jest wystawione za niecałe 4000 euro, uszkodzenia konkretnie cały przód. Idziemy dalej, Ford C-Max również z rozwalonym przodem, na tym aucie jest kartka 7650, auto ma 4 lata, 150 koni, silnika 1.5. I wiecie co? Wyglądało, że to jest wszystko w tym miejscu, tam jest jeszcze parę aut, za chwilę tam podejdziemy, na drugą stronę budynku, tam są bardziej sprawne auta. Te samochody pojawiły się w poprzednim odcinku, ten Fordzik się pojawił, to Subaru się pojawiło, tak więc niech stoją i rdzewieją dla osób, które są tymi autami zainteresowane. Sprawdźcie poprzednią produkcję, link będzie również w opisie oraz pod koniec filmu. No i przechodzimy do Audicy. Cóż to jest? A5 Sportback? Tak jest, zgadza się, 15,5 tysiąca euro za auto z 2017 roku, 3 litry, diesel, 250 koni. Wrócę jeszcze na moment do miejsca, w którym zaczęliśmy, tam obok tego Sithohena. Tutaj przy płocie stoi jeszcze kilka innych aut. Na Smarcie nie ma żadnej kartki, ale kartka znajduje się na tym Oplu Corsa. Szkoda, że auto stoi pod drzewem, bo troszkę widać, że już minęło czasu, od kiedy to auto się tu pojawiło. 4,350, 69 koni, 1,2. Następnie Peugeot Boxer. Jaki z niego słodziak. Troszkę tu lata
os. Coś tu musi się w nim ukrywać słodkiego, tak więc nie będę zbyt blisko podchodził. 12850 za samochód z 2019 roku, świeżynka, 2 litry diesel, 163 konie. Uszkodzenia, jak widzicie, walnięta szyba, słupek A, no i część przodu. Dalej, ta beta, ojojoj, to auto już tutaj stoi naprawdę długo. Czy nikt nie chce BMW dwójki? Chociaż z tego co widziałem, ogłoszenie już chyba zniknęło. Dla ciekawskich 10650, 2014 rok, 245 kucy, 2 litry. Z tego co widziałem w komentarzach, ktoś słusznie zauważył, że to jest wersja na Stany Zjednoczone. Idziemy dalej. Volkswagen Touran. Ten smart tutaj już stoi, za chwilę do niego przejdziemy i do tej bety, co tam jest przed nim, ale jeśli chodzi o tego Turana, 9350 auto, ma 6 lat, silnik 1.4, benzyna, 140 koni mechanicznych, pęknięta szyba, walnięty prawy przód, no i w zasadzie no, duża część przodu. Ten smart, on tu już chyba zakwitł, troszkę stoi. Czy jest na nim jeszcze jakaś kartka? Jest, 5550, 6 lat, 40 tysięcy przebiegu, 48 koni tylko? A, to jest elektryk. O, to może być interesujące. Chociaż w naszym klimacie większym zainteresowaniem cieszy się BMW F30. Cóż to jest? Wywalone poduszki, rozwalony przód z lewej strony. Szyba jest pęknięta, tak więc tych uszkodzeń troszkę tutaj jest. 5500 za egzemplarz z 2013 roku, 136 koni. Co tu jest? 1.6 tylko. Wychodzimy za bramę. Pierwsze auto z brzegu, Skoda Fabia, na której nie ma kartki. Idziemy więc dalej. Mitsubishi Space Star w pięknym zielonym kolorze. Na pewno będzie się wyróżniał taki samochód, gdy trafi na drogę. W tym momencie jest wyceniony na 4350. Jest to 6-letnie auto z silnikiem 1.0 o mocy 71 koni. Dalej, 4-letnia Meriva z potłuczonymi oczami. Silnik 1.6 dieselek, 110 koni mechanicznych za niecałe 8000 euro. Zgadza się. Następnie Seat Alhambra za 12990. Pod maską są 2 litry dieselek, 150 koni. Z tyłu te samochody wyglądają w porządku i zwróćcie uwagę na Merivę. Ci z Was, którzy nie znają dokładnie tego modelu, patrzcie, tutaj drzwi otwierają się jak w Rolls Royce. Dalej, Skoda Roadster z silnikiem 1.2. O, to jest chyba najtańsze auto w tym komisie. 1450 za 11-letni egzemplarz o mocy 69 koni z silnika, tak jak powiedziałem, 1.2. Uszkodzenia? No, przerysowany jest lekko przód, ale cała reszta? Czy coś temu autu dolega? O, jeszcze jest walnięty z tyłu troszeczkę. No ale nie jest to jakoś solidnie rozbite auto. Golf 7. Na tym aucie już nie ma kartki, tak więc pewnie poszło. Następnie Skoda Octavia drugiej generacji. 5350, 2012 rok, 105 koni z silnika 1.6, uszkodzony przód, jak widzicie lampa jest również stłuczona, dalej stoi Peugeot 208, ale na nim kartki nie ma. Ten SL, który tam się ukrywa, nie jest na sprzedaż, tak więc wróćmy jeszcze do tego rzędu Opel Insignia. Z przodu wygląda w miarę w porządku. Delikatne uszkodzenia możecie zauważyć z przodu po lewej stronie. Auto jest wycenione na 6350. Jest to egzemplarz z 2012 roku, a pod maską dwulitrowy diesel o mocy 160 koni. Następnie 5-letni Focus za 6000 euro z uszkodzoną prawą stroną. A cóż jest pod maską? O, nie za dużo. Literek 125 koni. Z tyłu wygląda raczej ok, chociaż wiecie co, zauważyłem tutaj jakiś akt wandalizmu, chyba że ktoś wjechał w jakieś konkretne krzaki i lakier został przez nie porysowany. Idziemy dalej, Audi A3. Ale ładnie to wygląda. Patrzcie, jakie feleczki, nawet to się ładnie komponuje, ale
te uszkodzenia już nie są takie ładne. Na aucie nie ma kartki, tak więc przechodzimy do kolejnego samochodu. Opel Corsa, wyceniony na 4350. Samochód ma 5 lat, 87 koni z silnika 1.4. W wersji Energy, no faktycznie energetyczne te 87 koni. Czy to jest Audi A5 z multitronikiem? Czy ten samochód stoi tutaj już rok, jak nie dłużej? Tak, to jest multitronik. 2 litry, 179 koni, 7250, no na pewno nie. Ciekawe, ile to auto tutaj postoi. Tak więc to jest z jednej strony sygnał do Was, potencjalnych kupujących, że zawsze możecie zadzwonić i zaproponować swoją cenę, a nuż sprzedawca się zgodzi. Wiele z tych aut schodzi jak na pniu, ale tak jak mówię, jest kilka sztuk, które tutaj zalegają i już prawie że kwitną. Idziemy dalej, BMW serii 1, jedynek było już kilka w tym odcinku, ta jest wyceniona na 8000 euro, ma 5 lat, 109 koni z silnika 1.5. Uszkodzony jest cały lewy bok. W przeciwieństwie do Opla, który stoi obok, on wygląda w porządku. Zarówno prawa strona, przód, jak i lewa. Prawdopodobnie te uszkodzenia są gdzieś z tyłu. Za chwilę tam przejdziemy, ale jeszcze po drodze cena. Niecałe 8000 euro za samochód, który ma 170 koni, z silnika 1.6 z 2015 roku. Tak jest, uszkodzenia w tej Asterce ograniczają się do jej tylnej strony, ale patrzcie na to. Turbo. Wszyscy kierowcy muszą wiedzieć, że Opelki też mogą być szybkie, turbo doładowane. Dalej, jedno z ostatnich aut, Renault Captur. Uszkodzona jest prawa strona, w zasadzie na całej długości. Przód wygląda w miarę w porządku, chociaż na zderzaku też pojawiły się jakieś uszkodzenia. Ten samochód jest wyceniony na 8650, 90 koni tylko z silnika 1.5. Ostatni samochód w tym rzędzie, czyli Octavia, którą już prezentowałem, i przechodzimy do ostatniej puli samochodów, zaczynając od Forda S-Max, który jest delikatnie uszkodzony z przodu. Cena niecałe 6000 euro, 2 litry, dieselek, 140 koni, auto ma 8 lat. Następnie 11-letni Tiguan za 7000 euro z benzyniakiem, który ma 170 koni mocy i pojemność 2 litrów. A uszkodzenia? Cała lewa strona, tylne lewe koło, jak widzicie, jest troszeczkę przekrzywione. Następnie zderzak, błotnik, drzwi, zarówno tylne, jak i przednie. Następnie kolejny błotnik. Tak więc tych uszkodzeń troszkę jest. Przechodzimy do kolejnego auta. Ta beta nie ma na sobie kartki. Następnie Kia. 7350 za Sida Kombi z 2015 roku. 1.4 i auto nie ma nawet 100 koni. 99 dokładnie. No mogli już podkręcić o jeden koń więcej, przynajmniej lepiej by to wyglądało w katalogu. Uszkodzenia z prawej strony. Ostatnie auto w tym rzędzie nie ma kartki, przedostatnie ma. Fabia RS, o, kolejna konkretna Skoda, 6000 euro, 1.4, 190 koni. Uszkodzenia prawdopodobnie są gdzieś z tyłu, tak, lewy tył. W zasadzie nieduże te uszkodzenia, lampa i zderzak. Tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja przez chwilę będę jeszcze delektował się widokiem E36, których już praktycznie tutaj na drogach nie ma. Wniosek tego odcinka jest taki, jeżeli chcecie kupić uszkodzone auto, wiecie gdzie przyjechać, możecie zobaczyć te uszkodzenia na miejscu. Jeżeli kupujecie perełki, auta bezwypadkowe, sprawdzajcie zawsze numer VIN, bo a nuż widelec okaże się, że wasza domniemana perełka miała jakąś konkretną przygodę po drodze. Na tą chwilę to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.